Dzień dobry, witamy Cię na czwartej sesji pytań i odpowiedzi. Cześć Bartek. Cześć Paweł. Kupiłem akcję po 30 i spadły do 20. Co mam zrobić? Trochę mało informacji, żeby oszacować, co w takiej sytuacji inwestor powinien zrobić. Pytanie, czy kupno po 30 to jest tanio, czy drogo? Drugie pytanie, jaka to jest spółka? Czy to jest spółka zdrowa fundamentalnie, która jest rentowna, generuje zyski i wypłaca dywidendę? Od tego bym zaczął. Dlatego zawsze takie pytanie wymaga zadania z drugiej strony kilku pytań pomocniczych. Bo jeżeli to jest spółka, która kosztowała kiedyś 100 zł, nie pogorszyły się fundamenty, spółka została przeceniona do 30 zł, to przy takiej cenie zakupu i na przykład po zainwestowaniu jeszcze kurs spadł do 20, no to jeżeli mamy wolne środki, ja zastanowiłbym się nad doważeniem tych akcji w portfelu. Czyli spółka taniej wyceniana przez rynek stała się jeszcze tańsza. Zgadza się, natomiast jeżeli, tak jak mówię, nie zmieniły się warunki brzegowe, czyli fundamenty nadal są w porządku, spółka jest rentowna, jeszcze do tego wypłaca dywidendę, to zdecydowanie spadek do 20 złotych, dolarów, w jakiejkolwiek walucie tutaj inwestujemy, traktowałbym raczej jako okazję inwestycyjną niż zagrożenie. Natomiast jeżeli kupiliśmy taką spółkę po 30, ale ona wcześniej urosła z 5 zł do tych 30 zł i teraz spadła do 20, no to pytanie, co się dzieje? No, nie wiemy tego do samego końca. Czy to jest tylko korekta, czy zmienił się trend? Dlatego kontekst jest tutaj bardzo istotny. Ważny jest też horyzont inwestycyjny moim zdaniem, dlatego że jeżeli inwestujemy w perspektywie kilku, może kilkunastu lat, no to wtedy kupno tanio aktywów w zasadzie nie powinno w żaden sposób odbijać się stresem na inwestorze, jeżeli one chwilowo schodzą kursem poniżej naszej ceny wejścia. Natomiast jeżeli zajmujemy się krótkoterminową spekulacją, horyzont kilku dni, kilku tygodni, no to tutaj sytuacja może być zupełnie inna. Powiedziałeś coś w rodzaju o spółce dobrej fundamentalnie, czyli jeżeli spółka nie straciła na fundamentach. Gdzie zatem zdobyć informacje finansowe o spółkach giełdowych, tak aby one były wiarygodne? Najlepiej u źródła, czyli ze sprawozdań finansowych. Można je sobie znaleźć na stronie danej spółki, najczęściej w dziale relacje inwestorskie. Wydaje mi się, że to jest najlepsze źródło informacji, natomiast wymaga niestety większej ilości pracy ze strony inwestora, bo trzeba umieć te dane zinterpretować, policzyć sobie podstawowe wskaźniki. Cena zysk, cena do wartości księgowej, zysk na akcje, może CAPE, czyli taki cena zysk, ale uwzględniający zyski z ostatnich 10 lat. Policzyć sobie kapitał obrotowy netto, umieć ocenić, czy spółka jest nadmiernie zadłużona, czy też to zadłużenie jest na akceptowalnym poziomie. Także najlepiej ze sprawozdań finansowych, ewentualnie z jakichś stron, które oferują albo skaner fundamentalny, albo pozwalają przeglądnąć zbiorczo takie podstawowe wskaźniki. Dwie takie strony, które umożliwiają szybki przegląd fundamentalny spółek, znajdziecie w linku pod tym materiałem. W zasadzie więc spółka dobrze przeceniona i dobra fundamentalnie to podstawa inwestycji. Spółka dobrze przeceniona, ładnie to ująłeś. Ale trafiłeś w sedno. Chodzi tutaj o to, że spółka ma być tania z tego powodu, że giełda albo nie docenia jej wartości, albo w wyniku pogorszenia sentymentu rynkowego, czy jakichś innych czynników związanych z zachowaniem rynku, te akcje wycenia niżej. Natomiast odróżnimy tutaj spółkę tanią fundamentalnie, odróżnimy spółkę tanią na giełdzie, ale dobrą fundamentalnie, od spółki taniej na giełdzie, bo na przykład generuje straty, albo jest mocno zadłużona lub z jakiegokolwiek innego powodu coś się źle dzieje w samej firmie. Strategię kupna dobrze przecenionych spółek, dobrych fundamentalnie, od lat wykorzystuje Warren Buffett i dobrze na tym wychodzi.
Świetnie na tym wychodzi. Trzeba też pamiętać o tym, że Warren Buffett ma wielkie szczęście, bo urodził się w Stanach Zjednoczonych, gdzie spółki wypłacają dywidendy kwartalnie. Mnóstwo spółek wypłaca dywidendy już od dekad, drogo w rok. To są spółki, które mają ogromną kapitalizację, dostęp do najlepszego możliwego finansowania, jakim jest dolar. I jednocześnie te, które korzystają na tym, że notowane są na największym parkiecie świata, który odpowiada za niemal 50% kapitalizacji globalnych rynków finansowych. Ile czasu spędzać nad analizowaniem spółki, gdy inwestuje się długoterminowo lub krótkoterminowo? Myślę, że w przypadku inwestycji krótkoterminowych, a zwłaszcza spekulacji, tutaj aż tyle nie trzeba siedzieć nad finansami spółki i selekcją aktywów, natomiast więcej czasu powinno się spędzić nad analizą ceny i przede wszystkim wolumenu i tego, co się dzieje na wykresie ceny. Natomiast w przypadku inwestycji długoterminowych zdecydowanie więcej pracy inwestor moim zdaniem powinien przyłożyć do oceny samej spółki, samego aktywa. Natomiast dopiero kolejnym etapem jest oglądanie wykresu z ceną i wolumenem, żeby zobaczyć strefy, w których taką spółkę warto akumulować, czy takie aktywo. Wiemy, że trzeba kupować spółki, które są tanie, które są dobre fundamentalnie. Czy zatem warto inwestować w akcje na rynku pierwotnym? W mojej ocenie w większości przypadków inwestycje na akcje na rynku pierwotnym są obarczone dużym ryzykiem. Przede wszystkim z racji samej konstrukcji takich ofert. Trzeba pamiętać, że wysyp debiutów ma miejsce głównie w czasie zaawansowanej hossy, kiedy wszyscy interesują się giełdą, każdy chce inwestować na giełdzie i każdy kupuje akcje w zasadzie po każdej cenie. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że emitentom i animatorom, instytucjom obsługującym taką ofertę, zależy przede wszystkim na zbudowaniu księgi popytu, czyli na ściągnięciu maksymalnie dużej ilości kapitału z rynku przy możliwie najwyższej możliwej cenie, po jakiej spółka debiutuje. No a takie coś udaje się uzyskać przede wszystkim w okresie hossy, kiedy wszyscy się interesują akcjami. W czasie słabego sentymentu rynkowego zresztą trudno o kapitał, ponieważ same fundusze inwestycyjne, które w naszym kraju są udziałowcami IPO, nie mają tych pieniędzy na te debiuty. Nie mają i przede wszystkim nie chcą inwestować w ryzykowne aktywa. Dlatego zresztą można zauważyć ten trend chociażby na GPW. W ostatnich kilku latach mieliśmy bardzo mało debiutów nowych podmiotów na giełdzie. No i to jest czytelne potwierdzenie tego, że w czasie, kiedy jest gorszy sentyment, to spółki niechętnie na giełdę wchodzą. Raczej częściej słyszymy o skupie akcji własnych, być może po to, żeby w bliższym lub dalszym terminie spółkę z giełdy wycofać, bo wtedy cały zysk zostaje w firmie dla akcjonariuszy. Czyli same spółki i ich zarządcy mają obecnie tą świadomość, że ich aktywa firm są bardzo dobrze wyceniane. Dla nich, nie dla inwestorów. Zgadza się i dlatego w wielu przypadkach decydują się ściągnąć z rynku część swoich akcji. No, jest to czas, kiedy właśnie inwestor, który szuka okazji, powinien się po takim rynku jak GPW rozglądać w poszukiwaniu dobrych fundamentalnie, ale tanich spółek. Czy w inwestycjach używać stop lossów? Świetne pytanie, ponieważ do niedawna sam byłem gorącym zwolennikiem stop lossów i w pewnych konkretnych strategiach nadal jestem. Dlatego, że jeżeli inwestujemy na rynku kontraktów terminowych, jeżeli inwestujemy zwłaszcza na Forexie, zwłaszcza w instrumenty z dużą dźwignią finansową, no to wydaje mi się, że stop lossy jednak w jakiś sposób to ryzyko pomagają kontrolować, jeżeli są prawidłowo stosowane. Natomiast w inwestowaniu długoterminowym stop lossy bardziej przeszkadzają niż pomagają, ponieważ zbyt ciasne, a mamy tendencję do ustawiania stop lossów ciasno, mogą w czasie, kiedy rynek wchodzi w fazę większej zmienności i jakąś krótkoterminową korektę, mogą doprowadzić do sprzedaży akcji
i pozbycia się ich z portfela zupełnie niepotrzebnie. Dlatego w pewnych sytuacjach tak, stop lossy mogą uratować tyłek, a na pewno zabezpieczyć przed utratą całego kapitału. Natomiast przy inwestowaniu w wartość w długim terminie ja osobiście stop lossów bym nie stosował, nie stosuję. Przekształtowanie się dołków na rynkach, zresztą bardzo często mamy do czynienia z taką sytuacją, w której dołki są celowo wybijane po to, aby te stopy wybić i jednocześnie odebrać aktywa tym osobom, które te stopy postawiły. Mankamentem stop lossów jest to, że one są najczęściej przez wszystkich ustawiane mniej więcej w tych samych miejscach, w tych samych strefach. Bo skoro większość ludzi stosuje analizę techniczną, to na podstawie analizy technicznej bardzo łatwo określić miejsca, gdzie wypadałoby taki stop loss ustawić. Także jeżeli sobie zadasz pytanie, kupiłem akcję i w którym miejscu jest najbardziej logiczny punkt, gdzie ustawiłbym obronę, gdzie po prostu zejście ceny do tego poziomu przekona mnie, że nie miałem racji, powinienem się z inwestycji wycofać. Jeśli znajdziesz taki punkt na wykresie, to masz niemal 100% gwarancji, że w tym miejscu większość inwestorów też stop loss postawi. Dlatego z kolei duzi gracze, którzy doskonale znają ten mechanizm i wiedzą, jak myśli przeciętny inwestor, to właśnie w to miejsce będą chcieli sprowadzić cenę. Po co? Po to, żeby te stop lossy aktywować i przejąć te aktywa. Dokładnie, czyli jak ktoś ma kapitał, to de facto zawsze będzie, zawsze, być może nie zawsze, najczęściej będzie dążył do wybicia ważnych stref po to, żeby odebrać aktywa, po to, żeby na nich w przyszłości zarobić. No, zgadza się, trzeba zrozumieć, że jeśli masz dużą ilość kapitału i chcesz za to kupić dużą ilość akcji, to nie masz interesu w tym, żeby te akcje kupować na zwyżce i gonić cenę, ponieważ skala twoich zakupów będzie napędzała wzrost. Czyli de facto będziesz sobie sam szkodził, podbijając kurs. Musisz znaleźć strefę, w której jest duża płynność i gdzie można kupić dużo akcji po niskiej cenie lub jeszcze niższej. Dlatego kupuje się na zniżce ceny, a sprzedaje się akcje na zwyżce ceny. Czyli dokładnie odwrotnie niż robi to przeciętny inwestor. Też przeciętni inwestorzy bardzo często mówią odwrotnie niż jest w rzeczywistości, mianowicie, że grubasy kupują na zwyżce. Grubasy kupują na zwyżce. Nie jest to prawda. Grubasy na zwyżce sprzedają, tylko rzadko kiedy jest to jeden pojedynczy punkt, w którym ta sprzedaż jest zrealizowana. Najczęściej jest to proces powolny, rozłożony w czasie, ponieważ jeżeli ma się do upłynnienia bardzo dużą ilość akcji, no to też nie chce się sprzedawać w ten sposób, żeby zabić wzrost. Chodzi o to, żeby ten wzrost podtrzymać i sprzedawać po coraz lepszej, czyli po coraz wyższej cenie. A im ceny są wyższe, tym skłonność, powiedzmy, drobnych inwestorów na rynku do zakupu akcji wzrasta. Jest to mechanizm, który się powtarza w czasie każdej hossy. Czujemy komfort. Czujemy się dobrze, kiedy kupujemy aktywo, które natychmiast zyskuje na wartości, jest coraz droższe. I to jest ten schemat działania, który wykorzystują duzi inwestorzy do tego, żeby w czasie hossy, zwłaszcza w jej zaawansowanej fazie, prowadzić proces dystrybucji. Przejdźmy teraz do rzeczy przyjemnych, mianowicie dywidend. W Stanach Zjednoczonych bardzo często te dywidendy są wypłacane 3 do 4 razy do roku. W Polsce raz, jeżeli w ogóle są wypłacane, rzadko 2 razy, przynajmniej niektóre spółki tak płacą. Co zrobić z takim zyskiem z dywidendy? Najlepiej. Ja osobiście taki zysk bym reinwestował, czyli dokupywał akcje spółki, która wypłaca dywidendę, natomiast też z zastrzeżeniem, że te akcje trzeba kupić w określonych okienkach czasowych. W czasie hossy to będą momenty, kiedy na rynku jest korekta, większa lub mniejsza. Natomiast w czasie bez lub w czasie jakiegoś słabszego okresu na rynku, no trzeba tutaj sobie po prostu taki zysk z dywidendy akumulować w formie gotówki, żeby mieć możliwość i kapitał na doważenie takich akcji w portfelu, kiedy otwiera się ku temu odpowiednie okno czasowe i cenowe.
Czyli podobnie wracamy do tego, co robił Warren Buffett. Kupuje akcje tanio, wtedy, kiedy one po prostu na rynku mają najlepszą dla niego wycenę. Tak. Dlatego też teraz siedzi na tej gigantycznej gotówce. Krótka odpowiedź, ale w ten sposób należy postępować, tak jak Warren Buffett, który ostatnio bywa krytykowany za to, że ma zbyt dużą ilość gotówki, która nie pracuje. Natomiast kupować akcje tylko dlatego, że ma się wolne środki, no czy to jest racjonalne działanie? Niekoniecznie. Wydaje mi się, że akumulacja gotówki, która też jest aktywem, powinna służyć do tego, by w odpowiednim momencie wejść na rynek, kiedy jest tanio i przejąć takie przecenione aktywa. W każdej sferze, w każdych inwestycjach tak naprawdę rządzi ten, kto ma gotówkę, bo to on dyktuje cenę. Co sądzisz o polisie z funduszem inwestycyjnym? Pytasz o słynne polisolokaty? O polisolokaty, tak jest. To się teraz tak ładnie nazywa UFK, czyli Ubezpieczeniowy fundusz. Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, czy coś takiego. Nie wiem, czy dobrze rozwinąłem ten skrót. UFK. Jest to moim zdaniem bardzo mało efektywny produkt, ponieważ przede wszystkim jest to polisa ubezpieczeniowa i jej konstrukcja jest w ten sposób zrobiona, że po pierwsze wycofanie środków przed upływem takiej polisy ubezpieczeniowej z funduszem inwestycyjnym jest bardzo kosztowne. Tam się ponosi bardzo duże koszty umorzenia. Po drugie, przede wszystkim w pierwszej kolejności są zaspokajane prowizje i koszty pośrednika, emitenta takiej polisy. Natomiast dopiero po pokryciu tych wszystkich kosztów zostaje kapitał, który rzeczywiście pracuje w tej inwestycji. To jest trochę tak jak z komornikiem. Komornik w pierwszej kolejności, jak ściąga dług, to co ściągnął, idzie na pokrycie jego kosztów działalności i jego prowizji, a dopiero to, co zostanie, to trafia do wierzyciela. Dlatego no, te polisy są bardzo niefortunnym i mało efektywnym rozwiązaniem dla inwestora. Zresztą z tego, co czytałem w końcówce 2019 roku, to nawet KNF się ma zacząć przyglądać tym polisom. Zresztą bez sensu inwestować w same polisolokaty, skoro de facto każdy w zasadzie za darmo ma dostęp do wielu innych platform, gdzie może fundusze chociażby kupować. A oczywiście, chociażby do mBank, gdzie mamy supermarket funduszy inwestycyjnych, gdzie bez prowizji można takie fundusze kupować. Sam korzystam z tego rozwiązania, jest platforma InwZU, są ETF-y już na GPW bezpośrednio notowane, które można kupować, także jest sporo niskokosztowych rozwiązań. Myślę, że z czasem będzie ich przybywać i naprawdę nie ma potrzeby dokładać sobie i kosztów, i ryzyka, inwestując w polisolokatę. ETF na WIG20, ten najnowszy, który wszedł beta, on ma koszt na poziomie 0,5% rocznie. Czyli w ciągu 10 lat możemy mieć ten sam koszt, który fundusz osiąga w ciągu roku. No, dlatego to jest najlepsze rozwiązanie, jeżeli się jest inwestorem pasywnym, jeżeli się nie ma dużej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie i jeżeli nie chce się inwestorowi bawić w analizę poszczególnych spółek i próbę trafienia tej przysłowiowej perełki jak CD Projekt kiedyś, to taki ETF jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ mamy ekspozycję na cały indeks, i dajemy sobie szansę, że jeżeli wśród spółek danego indeksu znajdzie się ta, która będzie bardzo mocno zyskiwać na wartości i będzie ciągnąć cały rynek, to również w taką spółkę pośrednio przez ETF zainwestujemy. W Stanach Zjednoczonych funkcjonuje program 401k. Co to takiego? 401k to jest dokładnie co odpowiednik naszych pracowniczych programów kapitałowych, gdzie mamy fundusz, na który wpłaca pracodawca bezpośrednio i jest to przed wszelkim opodatkowaniem i generalnie no, nie jest objęty, nie, jest, nie są te wpłaty objęte podatkiem. Także to jest coś jak PPK, tylko no, to jest część pracodawcy.
gdzie firmy bezpośrednio wpłacają pracownikowi na takie konto inwestycyjne. Jak długo warto trzymać dzisiaj akcje? Warren Buffett ma takie powiedzenie, że najlepszym terminem trzymania akcji jest całe życie. I zdecydowanie to powiedzenie doskonale się sprawdza na rynku amerykańskim. Myślę, że na polskiej giełdzie, przynajmniej na jej obecnym etapie rozwoju, trzeba tutaj funkcjonować w cyklu Hossa-Bessa, czyli w kilkuletnim cyklu migracji kapitału między rynkami wschodzącymi i rozwiniętymi. Natomiast tutaj też sporo zależy od tego, po ile te akcje kupiliśmy, bo wyobraźmy sobie sytuację, w której jako inwestorzy kupiliśmy akcje KGHM-u po 30 zł. Obecnie KGHM jest około 100 zł na giełdzie notowany i jeżeli będziemy mieli wzrost KGHM-u na przykład do poziomu 400 zł, proszę się nie przywiązywać do tej ceny absolutnie, to przecena z poziomu 400 zł o 50-60% w czasie kolejnej bessy i tak nie sprowadzi nam kursu do poziomu naszego zakupu. Dlatego jeżeli kupimy tanie akcje, ekstremalnie tanie akcje, dobrej fundamentalnie spółki, no to mamy większą szansę, że rzeczywiście uda nam się taką inwestycję przetrzymać już nie w kategorii kilku lat, ale w perspektywie dekad, 10, 20 czy nawet 30 lat. Mam pytanie, które de facto w jakiś sposób wiąże się z tym poprzednim. Czy kupowanie bardzo tanich akcji gwarantuje zyski? Nie gwarantuje zysków. Z jednego powodu trzeba wiedzieć, dlaczego akcje są tanie. Bo możemy kupić bardzo tanie akcje. Na przykład podam tutaj taką spółkę Trafaco. Jest to bardzo tania spółka, chyba nawet groszowa już, która jest na historycznych dołkach i jest to spółka tania. Względem swojej wyceny sprzed kilku lat można powiedzieć, że nawet ekstremalnie tania, ale ona nie jest ekstremalnie tania bez powodu. Tym powodem jest to, że ma po prostu kiepskie wyniki finansowe. Za ostatni rok na pewno, z tego co pamiętam, miała stratę. Pozostałe wskaźniki fundamentalne również są na niskim poziomie, dlatego spółka jest tania nie bez przyczyny. Natomiast jeżeli kupimy spółkę, która jest zdrowa, jest rentowna, zarabia pieniądze, regularnie generuje zysk, do tego jeszcze wypłaca dywidendę, to no tutaj ryzyko jest bardzo małe, aczkolwiek nigdy nie będzie zerowe. Bardzo często jest tak, że to przede wszystkim profesjonalni inwestorzy wraz ze swoimi sztabami analitycznymi wiedzą, które spółki osiągną lub osiągają bardzo dobre zyski, często przed innymi inwestorami i bardzo często ich aktywności widać na wolumenach. I być może jeżeli Rafaco będzie spółką, która kapitałowo będzie wychodziła, kapitałowo zyskami będzie wychodziła na plus, zainteresują się nią duzi inwestorzy i to będziemy widzieli w postaci słupków wolumenowych. Może tak być, natomiast dopóki takie zdarzenie nie wystąpi, czyli nie zobaczymy ogromnej aktywności ze strony kapitału, który do spółki poprzez giełdę napływa, no to trudno kupować takie akcje tylko i wyłącznie dlatego, że są ekstremalnie tanie, bo one mogą być albo jeszcze tańsze, albo po prostu na poziomie, na którym są obecnie, będą tkwić kolejne kilka lat, w ogóle nie biorąc udziału w nadchodzącej hossie. Dlatego myślę, że problemem jest to, że niewielu inwestorów w ogóle się interesuje taką zmienną jak wolumen i nie przykłada wagi do tego, że oprócz analizy fundamentalnej, oprócz analizy technicznej, tak naprawdę powinno się patrzeć na jedną podstawową zmienną. Czy do spółki napływa kapitał przez giełdę, czy nie napływa? Bo jeżeli no, nie widzimy dużego popytu na akcje spółki, no to dlaczego sami mamy podkładać kapitał? No jest nikła szansa, że będziemy w stanie tą cenę pchnąć na jakieś wyższe, większe szczyty.
Generowanie popytu na każdej spółce jest bardzo kosztownym procesem, dlatego zresztą rozmawialiśmy teraz w trakcie tego Q&A. Duży inwestor zawsze akumuluje aktywa na spadku. Jeżeli nie zobaczymy tej akumulacji, nie tylko mówię teraz o Rafaku, ale właściwie na dowolnej spółce, to bez tego popytu ze strony inwestorów profesjonalnych, instytucjonalnych, trudno w ogóle liczyć na jakiś mocniejszy wzrost. Wydaje mi się, że i znów podeprę się tutaj przysłowiem stworzonym przez Warrena Buffetta, że krótkoterminowo giełda jest konkursem popularności, natomiast długoterminowo jest maszyną wyceniającą. Mam nadzieję, że to dobrze przetłumaczyłem. Dlatego, że w krótkim terminie, owszem, możemy mieć do czynienia ze wzrostami, spadkami, z jakimś skokiem zmienności. Natomiast wydaje mi się, że każda zdrowa, fundamentalnie generująca zyski, wypłacająca dywidendy spółka, będę to do znudzenia powtarzał, ma szansę, a nawet ma bardzo dużą szansę zyskać w trakcie hossy. Natomiast też trzeba wiedzieć, kiedy tą spółkę kupić, bo te okienka czasowe, w których rzeczywiście pojawiają się na spółce duże kapitały, akumulują tanie akcje i od tego momentu zaczyna się trend wzrostowy i cena już przez długi okres czasu nigdy nie wraca do tej strefy, no one też się otwierają dosyć rzadko i też nie trwają wiecznie. A dlatego no, obserwacja wolumenu i ceny w poszukiwaniu zdarzeń VSA, gdzie duży kapitał rzeczywiście już zaczyna akumulować akcje, no jest kluczowa. Nawet jeśli wcześniej przeskanowaliśmy spółkę pod kątem fundamentów i perspektyw, no to jest kluczowy czynnik, kiedy ją kupić. Zwykle jest mała szansa, że inwestor indywidualny przed inwestorami profesjonalnymi będzie posiadał informacje o poprawiającym się stanie na danej spółce. Zwykle to kapitał profesjonalnych inwestorów wyprzedza każde inne działanie inwestora takiego indywidualnego. To prawda. Problemem giełdy jest asymetria informacji i ona nigdy nie zniknie. Zawsze pewne grupy, instytucje będą miały dostęp do informacji przed całą resztą uczestników rynku. No i trzeba to w jakiś sposób zniwelować. I właśnie tym sposobem jest obserwacja tego, co się dzieje na wolumenie. Wolumenu nie da się ukryć de facto, przynajmniej na GPW, ponieważ ten wolumen jest cały czas oficjalnie publikowany. Więc jeżeli widzimy, że profesjonalny inwestor wchodzi, a to widzimy właśnie w postaci wolumenu, to de facto możemy przypuszczać, że coś dobrego dzieje się w spółce, czy to fundamentalnie, czy być może w niedługim czasie jakaś informacja się pojawi. Na pewno można stwierdzić, że coś się dzieje, zwłaszcza na spółkach, które mają niższą płynność, bo wtedy dużo łatwiej zobaczyć ten skok obrotu. Natomiast problem jest inny. Problem jest taki, że najczęściej ten wolumen, no bo dostęp do niego ma praktycznie każdy, natomiast on najczęściej jest źle interpretowany, ponieważ powszechnie uważa się, że jeżeli mamy zwyżkę, zwłaszcza silną zwyżkę i gwałtownie skaczą wolumeny na tej zwyżce, to oznacza, że duzi gracze kupują. Nie do końca jest to prawda, duzi gracze kupują na spadku ceny. Natomiast po spadku ceny, jeżeli została przeprowadzona akumulacja i strefy akumulacji są przetestowane pod kątem tego, że czy jest podaż jeszcze na danych akcjach, czy jej nie ma, to ruch w górę przy znów wysokim wolumenie oznacza, że po prostu resztki podaży są w tym momencie wysysane z rynku, to się nazywa absorpcja. Natomiast jeżeli nie ma wcześniej procesu akumulacji, na spadku ceny w tle, no to ten wolumen, skok tego wolumenu na pierwszym wzroście ceny, nawet bardzo gwałtownym, raczej powinien być odczytywany jako dystrybucja, a nie wejście do gry dużych graczy. Zmienimy teraz temat i przejdźmy na chwilkę do tematu nieruchomości. Ulubiony temat w ostatnim czasie ze względu na to, że nieruchomości cały czas zwyżkują. Dokładnie. Trochę jak z giełdą. Staje się popularna, skoro jest popularna, to należy sprzedawać, nie kupować. Tak, dokładnie. Czy zatem kupować teraz nieruchomość jako inwestycję? Takie ogólne pytanie. Jako inwestycję nie.
Dlaczego? Dlatego, że nieruchomości są teraz drogie. No jakiś czas temu były, już były drogie, teraz są bardzo drogie. Ja pamiętam, jak jeszcze 5 czy 6 lat temu w mojej okolicy, na ulicy, przy której mieszkam, budował się budynek wielorodzinny, właściwie dwa budynki. Cena za metr kwadratowy to była około 5500-5800 zł. W zeszłym roku zaczęli dokładnie naprzeciwko tego budynku wielorodzinnego budować kolejny i cena jest już, zaczyna się od poziomu 8600 za metr kwadratowy. Także w ciągu zaledwie 5 lat mamy no 3000 zł na metrze w górę. Dlatego nieruchomości są bardzo drogie i jako inwestycja, jeżeli chcemy osiągać dochody z najmu, zapewnią nam po prostu niską rentowność, jeśli uwzględnimy koszty w postaci okazjonalnych remontów, utrzymania, wyposażenia. Do tego dołożymy podatek, czy to w formie ryczałtu, czy to w formie skali podatkowej. Jeszcze uwzględnimy inflację, to się okazuje nagle, że to już wcale nie jest tak świetny biznes, jak było jeszcze parę lat temu. Abstrahując w ogóle od tego, czy nieruchomość warto kupować jako inwestycję, czy dla siebie, czy nie, chciałem się zapytać o kredyt hipoteczny. Warto brać ze stałym, czy zmiennym oprocentowaniem? Moim zdaniem, jeżeli ja brałbym kredyt hipoteczny, zdecydowanie szukałbym kredytu ze stałym oprocentowaniem. Dlaczego? Dlatego, że teraz mamy niskie stopy procentowe, natomiast mamy też inflację, która systematycznie rośnie i możliwe, że będzie przyspieszała ze względu na wszelkie programy socjalne, które no, wpływają na wzrost koszyka cen. Czyli przepraszam, będę ci słowo, jest zupełnie odwrotnie niż na giełdzie. Niskie stopy procentowe de facto w długim terminie oznaczają wysokie ryzyko wzięcia danego kredytu. No, tak, dlatego że trzeba wziąć pod uwagę, że niskie stopy procentowe mogą się jeszcze utrzymywać przez dłuższy okres czasu, ale mogą też wzrosnąć. I jeżeli inflacja się będzie rozpędzać, a wszystko na to wskazuje, że będzie, co z kolei jest świetną informacją dla inwestycji w akcje, inwestycji w surowce i wszelkie aktywa, które dzięki wysokiej inflacji mogą zyskiwać dodatkowo na wartości. Natomiast z punktu widzenia kredytobiorcy, zwłaszcza jeżeli bierzemy kredyt hipoteczny, który najczęściej bierzemy na 20-30 lat, no to przy niskich stopach procentowych inwestowanie, branie kredytu ze zmiennym oprocentowaniem jest ryzykowne, dlatego że jak stopy procentowe pójdą w górę, to banki w pierwszej kolejności podnoszą oprocentowanie kredytów. Depozyty zostają na tym samym poziomie, jak były przed podwyżką, natomiast w pierwszej kolejności idzie w górę koszt kredytu, co automatycznie podniesie nam miesięczną ratę. Nie wiem, czy jest teraz możliwość wzięcia kredytu ze stałym oprocentowaniem. Prawdopodobnie jest, natomiast też słyszałem, że są ograniczenia czasowe, czyli na przykład można wziąć kredyt, gdzie mamy przez pierwszy jakiś okres czasu, nie wiem, 2-5 lat stałą stopę procentową, a później się zmienia na zmienne oprocentowanie. Natomiast z punktu widzenia instytucji, która kredytu udziela, no to najbardziej komfortowe i najbardziej zyskowne jest właśnie udzielenie oprocentowania zmiennego. Udzielenie kredytu ze zmienną stopą procentową. Zresztą wystarczy sobie przypomnieć, co się stało z frankiem, gdzie mieliśmy też oprocentowanie zmienne. Wszyscy się cieszyli z taniego franka. Później frank skoczył do góry i nagle ludzie zaczęli płacić 50% więcej w racie miesięcznej lub nawet jeszcze więcej. Dziękuję za rozmowę. Też dziękuję i do usłyszenia. Jeżeli spodobał Ci się ten materiał, śledź kanał PPC GStock na YouTubie. Do usłyszenia.